Siema, w trzecim i chyba ostatnim odcinku nagrywanym serią, niestety więcej nie dałem rady. Może się do tej środy jakoś tak fizycznie będę mógł lepiej zebrać i jeszcze raz po prostu w środę usiąść do tego nagrywania, ale no naprawdę jest to ciężkie. Jest to ciężkie, nie chcę mówić, wiecie, że coś tam ubu-dubu czy jakiś jestem nie ten, ale no po prostu zdrowie przede wszystkim, no. Chciałbym nagrywać dla was więcej. Nie mogę. Zdrowie. Nie uciekajcie ode mnie. A obiecuję wam, że będzie dobrze. Bo na bank serie będą kolejne robione tak jak trzeba, tak jak należy i będzie to... No będzie git. Będzie git. Dobra, czy wy już dotarliście? Jeszcze nie. Teraz tak. Handlujemy. Dobra, co wy ciekawego macie? Zacznijmy od... O, bang, dobra. Najmocniejsze ostrze... Dwa najmocniejsze ostrza w grze. I mnie nie stać. Fuck. Dobra, ale to nic, to nic, to nic. Jakoś to wyhandlujemy. Słuchaj, mam trochę uranu. O, no na uran możemy się dogadać. To trzymaj uran. Dwa najmocniejsze ostrza w grze. Tak? Tak, to się nagrywa? Nagrywa. Pierwsza 30, świetnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dwa najmocniejsze ostrza. To jeszcze jest z osobowością, tak? A co tam masz za osobowość? Szalone mam latanie. Osobowość tej broni jest niestabilna, szemrze ze słowa jest powiązane o sobie, obniżając jej nastrój. Osobowość tej broni lubi medytować i pomaga tym użytkownikom dodatkowe skupienie psychiczne każdego... O! No dobra, to ja sobie w takim razie ciebie odpuszczę, oddaj mi ten uran i jest git. Chcę od ciebie, masz hełmy samurai, hełm marine. Zbroja zwiadowcy wspaniała, a masz coś ciekawszego? Znaczy hełm na pewno wezmę, dodatkowy hełm, który możemy sobie odpuścić, po prostu robić w kolonii. Nawet dwa jak mogę, mogę. Dobra, tego nie chcę. Czy masz coś ciekawego? Wyczerpał mi za to nic ciekawego, wiertło nic ciekawego. Tutaj nic. Neutraminę bym od ciebie w takim razie odkupił. Całą mogę? Mogę całą. No dużej nie masz, więc spoko. Komponenty teoretycznie mógłbym wziąć też zaawansowane, zaoszczędzę sobie na miejscu robienia i dobrać zwykłe do tego i po prostu wyhandlować całe srebro, jakie mam. Fajny ten miecz. Fajny. Bardzo dobrze na niego trafiłem. Super. No bo tam żadnych karabinów więcej nie chcę. Tutaj nic mi ciekawego. Też nie te lufy. Lufy, to w takim razie walić te komponenty. Walić te komponenty lufę bym wziął. I tej neurotaminy często też wezmę mniej. Jedną lufę sobie po prostu dobiorę. O. Akcept, super. W tym momencie najmocniejszy miecz w grze, czyli monoostrze jakości wspaniałej, jest moje. I będzie dzierżyła je pewnie Gaja. Szymon zostanie już z hełmem, znaczy z tym młotem. Możemy zrobić jeszcze zawsze czwartego kolonistę do walki wręcz. Próbować chociaż. Idzie tam, ty idzie właśnie ze mną jakiś ten, idzie ze mną dwóch niewolników jeszcze. Pokażcie wy się, co wy tam potraficie. No kurde, pewnie, walka wręcz, witam w kolonii. No i z ciebie zrobię niewolnika? I z ciebie będę ściągał te geny cały czas, aż trafię to szybkie gojenie ran, zwiększone obrażenia, mamy też te kapsuły, więc będę mógł ogarnąć już siebie jako Bane'a, jako faktycznie tą postać, którą chcę. Jako tą faktycznie tego furaska, nie? Bo po to gdzieś tutaj mamy tę kapsułkę do zrobienia. Taki gdzieś był też plan, jakieś jedno z zadań, które mieliśmy do zrealizowania, nie? Dobra. Kino się sprawdza, widzę, że te koloniści przesiadują. Baterii mamy dużo, naprawdę. Energii zmagazowanej mamy 16, no prawie 17 tysięcy. Drewno jest. W sumie wszystko jest, no super stali trochę brakuje w kolonii. To jest akurat coś, po co faktycznie mógłbym się, no jednak przejść. Ale na razie wolę z tym wszystkim wrócić do kolonii, żeby jakoś tak źle nie wyglądało, nie? I w ogóle. Tak też pomyślałem, że Nina nie potrzebuje tego jako snajper, a... Norman, Quail by się przydało, żeby jednak to on się gdzieś tam w taką zbrojkę teraz wyposażył. Zwłaszcza, że kupiłem jeszcze hełm samuraja, to w ogóle może gdzieś tam też, w ogóle to już to naprawdę jest taki samuraj, nie? Spoko.
Dobra, no mówię, ja chciałbym, żeby on faktycznie był bardziej wyposażony. I skoro na razie on dzierży te broń, no to niech ma też, nie? Co prawda ma ile? 4 w walka wręcz, no. Szybko będzie musieli przerobić tych na niewolnika i kolonistów. Siema. O, gromada mechów spada nam na łeb. Okej. Coś ciekawego? Dużo wszystkiego i tak naprawdę niczego. Co to jest? Nadajnik zrzutu? Ale nie ma tego. Nie ma osłony. Zarąbiście. Poproszę o wydobycie stąd tego Shell EMP. Daj silnie wybuchowy. Kopiuj, wklej. Proszę ciebie, Gaja, żebyś przy... I ciebie ty. Żeby Miro i Gaja podeszły do tych moździerzy i zaczęły ewentualnie strzelać w ten cel. Bo to jest trucizna, nie? Rozpylasz toksyn. Tak, dokładnie. Wy wchodzicie do kolonii? Wy wchodzicie do kolonii. Z której strony wejdziecie? Please, nie od strony mechów. Jak tędy wejdą, to jest zgon. Chwila prawdy. Wchodzą. I? Uwaga, bo wejdą. Wejdą. Jeszcze wejdą tej nocy. Uwaga. Proszę, 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 proszę. O Jezus, zobaczyłem te zwierzaki! O! Tutaj! Siema! O! Zarobiście! Dobra, Kate. Zanieś. Spróbuj aresztować. Dante. Nie, ale może to zrobić... Lalalala. Dragono? Też nie. To może być Gaja? Też nie. Szymon? Szymon. Chodź. Ty masz młot, a ciebie się każdy słucha. Dobra, ale tutaj Gaja stała przy moździerzu. Chciałbym, żebyś tutaj wróciła również. Dobra, cel pal ognia, co? No chyba cel pal ognia. Uwaga! I... Wow, normalna rzeźba. Szymon, nie wiem jak to zrobiłeś, ale zrób jeszcze raz. Poszły! Dwa. I to poszły tak nierówno, ale zejdą. Nadajnik. Jeden zniszczyliśmy, więc spadnie mniej mechów. W sensie miałem fakt, że i tak spadnie ich trochę. A jest to osłona, patrz. Ale chyba niskokątowa. Tak, niskokątowa. Trochę mechów spadło, to nic. Mam nadzieję, że ogarniecie stąd szybko się. Potrzebujemy was dość szybko w tym miejscu. Chodźcie. Let's get ready to Rambo. Sally, mechy masz w eskorcie, super. To chodź tutaj. Chłopaki, zapraszam was tutaj. Dalej, przydałby się ktoś z granatem EMP blisko. Niech to będzie Dante, wyposaż się w granat EMP. I chodź tutaj. Przydasz się bardzo. Słuchaj, nawet nie wiesz, jak bardzo się przydasz. Cameron, ty też choć tutaj masz bardzo fajną broń. I ktoś jeszcze z energetykiem by się przydał. Dragona, ty stoisz przy moździerzu? Nie, super, no to chodź tutaj. Będziemy też się przebijać. Dobra, wy strzelajcie dalej w sumie w ten rozpylacz toksyn, bo to jednak jest nieprzyjemne, nie? A wy zróżcie tam ogarnąć. Git, bardzo ładnie idzie. Dobra, pociski. No coś tam lata, powolutku coś tam lata. Jest git, jest git. Te mechy nie są takie straszne. Szczerze myślałem, że będzie gorzej. Tak instant gorzej, nie? Gdzie ty idziesz, powiedz tymi? Błąkasz się, świetnie. Dobrze, w bardzo dobrym miejscu się błąkasz w takim razie. Stój tu już, jak stoisz. Ty chodź tu, ty chodź gdzieś tu. Możesz przyjść tutaj. Gule, chodźcie też tutaj, przydacie się. Szymon, ty eskortujesz więźnia, to na razie nie mogę cię ruszyć. Jumper, ty się choć będziesz uczył już strzelać więcej, co? Chyba stąd sięgniesz jeszcze, jakby co. Poszedł pocisk, ładnie poszedł, ten ładnie siadł. Ten trochę gorzej, ale w maszynę tworzącą mech też git. O, jesteś poza kontrolą. Super. Wpuścisz ich, co? Śmiesznie. Stań sobie tutaj, proszę. Wataszka, chodź też gdzieś tutaj, zgarnij agro. Ty podejdź jeszcze bliżej, bo spokojnie możesz, tak żebyś właśnie był na tym, a ty rzucaj sobie granaty EMP w to miejsce.
Ty nie strzelasz, widzę, nie masz go w zasięgu, nie masz go w zasięgu, czyli musisz stanąć sobie tutaj, zapraszam w takim razie. Piękny stunik, o to chodziło. Super. Leci kolejny pocisk, tam widzę, jeżeli chodzi o nas. Ładnie, siadło, będzie boom. Okej, okay, okej, okay. No to jeden strzał został tak naprawdę i będzie git. Monitor padł, ale to nic. Spodziewaliśmy się tego. Konstruktor padł, to też nic, spodziewaliśmy się tego. Dobra, git. Ja się zresetuję, już nie musisz tak bardzo o tym rzucać. Konstruktor idzie do domu. Ostatni mech też w sumie do nas już idzie. No i te wieżyczki będzie trzeba ogarnąć. Ale to myślę, że spokojnie mechami sobie gdzieś tu podejdę na bezpiecznie, nie? Strzelusiamy, strzelusiamy. Spuść ciołki. I chodź gdzieś tutaj. Dobra, zniszczone. Dzięki, dziewczyny. Dzięki, dzięki. Dobra, Sally. Zwalniam twoje mechy. Idę tobą tędy. I tędy. I mechami, mówię, to ogarnę, nie? No spokojnie. Myślę, że będzie git. Chłopaki, wy się schowajcie tutaj za ściankę. Dobra, Dragonaut też się schowaj. Zresztą tak naprawdę... Szymon, możesz już? Możesz już. To chodź. Pasniesz go raz, ty go pasniesz drugi raz. I gule też mogą tutaj... Z tym serduchem. Okrut zapierdziela! Ej, mocne to jest. To ma mały cooldown nawet, więc spoko. Sali tam ściąga swoje mechy. To ja te góle też chyba ściągnę z nim. Ogarniemy to po prostu w tym miejscu. Nie wiem, tutaj mamy fajniejsze brońki, że tak powiem, do wykorzystania. Przystosowane, ale no mówię, to fajne jest to, że tutaj i nano ostrze daje radę i ten, nie? Spoko. A ty możesz iść jeszcze raz ciołki? Podejdą do nas tutaj, nas z powrotem? No jak nie, to jednego gula bym tu poprosił, żeby jednak został mimo wszystko. Może być to właśnie... Może być właśnie ty. Chodź, Cameron, też ty. Nie, ty, Cameron, idźcie wszyscy stąd, już dzięki za pomoc. Zostaje tylko Jumper. Chodź, Jumper. Jumper się tutaj będzie uczył strzelać dzięki temu, nie? Wy możecie działać. Super. Ty tego, a ty tego. Dawaj go, hop. Super, leżą. No to hop, cyk. Tędy, tędy, tędy poproszę, dobra. Tędy, tędy, tak, do bezpieczeństwa. No, o tym właśnie mówiłem, nie? To jest traktowane jeszcze jako obszar domu, widzę. Okej, okay, okej, okay. To już wiem, że to nie jest nasz obszar domu, jak coś, dobra? Żeby nikomu teraz nie przyszło do głowy, dobra, idźcie stąd. Heh. Schowaj się. I my to wszystko wijami, gulami załatwimy. A jest ta osłona tutaj jeszcze, nie? Właśnie. Także tym bardziej gule się tu przydadzą. Nawet nie ściana przyjmuje na siebie, tylko ta osłona teraz wszystko, tak? Ona się jakoś używa, czy coś? Ładowanie za dzień. A nie, dobra, ona się po prostu ładuje. Okej. Okay. No to nie, no, tym bardziej spokojnie sobie w takim razie wejdziemy, nie? Szymon, tędy chodź gdzieś tutaj, zaraz ogarniemy. Możemy w ogóle wyłączyć tę osłonę dzięki temu, nie? Dobra, gule. Serducho. Ciap, 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 ciap. Myślę, że zdążycie. Ciebie zapraszam gdzieś tu. Ciebie zapraszam też gdzieś tu. Wataszka niech zrzuci kolejne ciałki i też może wejść gdzieś tutaj.
Pod osłonę. Wszystko, żeby pod osłoną było, nie? Złoto mamy gdzieś i to, no, jak zwykle w głupim miejscu. Militor, Hades. To zaraz ogarniemy. Tam też. Jest git. O Jezus, to nie mogę przejść, dobra. Nekroka tutaj. No to co? Pyk. Pyk, pyk, pyk. I na... Szale gula! Go, go, go! Dobra. I teraz ty masz jedno zadanie. Podejść i zniszczyć. Ładnie się kło. Dobra, Sally też może podejść, sobie może rzucić ten antyból, żeby się jakby co łatwo nie powalić. Dobra, zniszczenie tej osłonki jest tutaj priorytetem teraz. Super, ładnie siadła cała osłona. No i bardzo łatwo idzie, nie? Wy możecie sobie gdzieś tutaj nawet na neutralu chodzić, po prostu eskortować. To sobie podejść gdzieś tutaj. Z dala może lepiej od tej. Wy rozwalcie jeszcze to, proszę. No a wy po kolei. Dacie radę chyba, nie? Zaraz mogę znowu szału użyć na was. Także go. Wy tutaj, na szale, a ty do domu. Super. No i wy rozwalcie jeszcze to i będzie super. I to mamy kolejne 3 ogniwa do wzięcia. Super. Będzie boom. Do tyłu. Super. Bardzo fajnie wyszło. Ogniwo. Zabieramy. Przejmujemy 3 ogniwa. 3 ogniwa. Super. To jest, jakby nie patrzeć, fajny prądzik dla nas. Na razie zamontujemy to tutaj. A zaraz wymyślimy gdzieś na to dokładnie miejsce, nie? Myślę, że gdzieś tutaj się wkopiemy z tym. Gdzieś to tu schowamy. Kolejne 3 ogniwa, w ten sposób tutaj przez ścianę przechodzące. Po prostu dołożymy, przełożymy te stąd, w to miejsce i też będzie git, nie? Dobra, Kate, dzięki, możesz robić swoje. William! Konwertuj. Ciebie również konwertuj. Dobra. Wy wracacie wszyscy, super. Okej, okay. Ogólnie rzecz biorąc tak, stąd rzeczy jak najbardziej są również do zabrania. Są to fajne rzeczy, jakby nie patrzeć. Jest to trochę super stali, jest to trochę po prostu stali. No są też niestety do podniesienia. Oj, bardzo źle z nastrojem widzę. Zjedz coś szybko. Zmęczenie jeszcze masz. Jak masz zmęczenie, to weź sobie zażyj pobudzacz. Mechy daj do ładowania. Rekreacja, pozbawienie to w ogóle pobudza, że będzie dla siebie teraz idealnym rozwiązaniem. No i git. Tutaj spoko. Zaraz Dragona i ten, tutaj też się ogarnie, nie? Rekreacja potrzebna, no to dawaj Ambrozję. Zapal jointa. I Norman, rekreacja. Wypij herbatę psychitową, czemu nie? I powinno być dla was git już. Już sobie teraz zmiera, okej. I kolonia spokojnie sobie radzi. O dziwo, zamieć śnieżna, na zewnątrz 5 stopni na plusie, gruczeń. Odpalenie teraz ucieczki byłoby niezłym pomysłem. Ale jeszcze chwilę, klikniemy sobie te mechy. Szał strzelania, o to już w ogóle super, szkoda, że leżysz i nic nie robisz. Dobra. On też do rozebrania będzie. Moment rozwoju dla jumpera, super. Nudyzm. Pilność tutaj. Szybkość. Jesteś szybki. Dobra. Ja tam jeszcze tutaj jakąś salę odpaliłem dla niego. Pytanie, czy z niej korzystał w ogóle raz, to już inna sprawa. Handlarz hurtowym towarem. Czy ja mogę takiego poprosić o przyjście do mnie? Cześć, zagadaj z naszym sojusznikiem. Poproś karwanę handlową, handlarz hurtowy. Wysłać karwanę handlową, powinien pojechać za kilka dni. Super, okej. To w takim razie fajnie. Czy my jesteśmy z kimś jeszcze sojusznikiem? Ten neutral jest. Kurde, moglibyśmy z nimi też. Im to można było pychać wszystko, nie? Wtedy.
Smutne błąkanie Meli, dlaczego? Nudy jest to w ubraniu. Serio? To cię tak bardzo gryzie? Weź, nie rozpaczaj. Nie ma nad czym. To nie jest koniec świata, że jesteś w ubraniu. Umówmy się. Dobra, komponenty. Hełmów nie musimy robić już na szczęście. Zbroja, hełm możemy tutaj anulować. Hełmy. Co? Zbroja, no, dobrze. Zbroje, żadne hełmy, zbroje. Zbroje są potrzebne teraz nam, no i będziemy mieli wszystko. Nasz składzik jest zapchany. To źle. Bardzo źle. Myślę, że nie mają broni dystansowej. Dante, dlaczego nie masz broni dystansowej? Co na tym wytłumacz się? Wytłumacz się szybko z tego, dlaczego nie masz broni dystansowej. Gdzie posiałeś swoją broń dystansową? Gdzie jest swój karabin? Tu jest swój karabin. Wyposaż się w swój karabin, proszę. A jest. Dobra. Czyli teraz zaskoczyły nas mechy, które nie były wcale takie trudne. No i dobrze. Jak jest taka pogoda na dworzu, zbierzmy w takim razie to, co się da. Żeby nie było przypału, nie? Mechy, do dzieła! Inspiracja sztuką Bane. Spoko, nie... co? Nie zgadnę. Ta, dragona przejęła ci tą. Gdzie jesteś, nasza kochana? Kara. Kara i Stabo Sali śpi. Naprawa mechów, niektóre są potrzebne, ale tu już się widzę, gdzie tego... Sali za to wziął, spoko. A kliknąłeś? Kliknąłeś. Widzę, że tu się ten diabolus dalej robi. Dobra. Mechy są na nieograniczone, prawda? Prawda. Czyli zaraz wszystko powinno być przeniesione. Jezu, jak to skacze wszystko. Widzę, że nawet niektóre są przenoszone. Super. Tu już tam przekopane zostało. Też super. Możemy przenieść od razu tutaj. Będzie super. Dobra. I ukryjemy sobie ten przewodzik w tym miejscu. W tym miejscu. I zwykły przewód w to miejsce. Z marmuru nie, tylko z granitu bym chciał. Mamy granit? Mamy granit. Granit będzie tu. Tutaj damy sobie w takim razie tą ściankę. Przewód damy sobie również w to miejsce. I przyniesiemy te ogniwa tutaj. Te ogniwa damy tu. Kolejne dwa będą tu. Drzwi sobie wstawimy też tu i będzie gitara. A w to miejsce na górze możemy ewentualnie jakieś baterie jeszcze zdobyczne wpakować. Tak samo w sumie w to pomieszczenie po prawej. No to jest niegłupie. Dobra, zbieramy. Minus 6 stopni. To wszystko może niestety nam paść, czego byśmy nie chcieli. Więc jeden bot fajnie działa, super. Fajnie jakby działało ich więcej. Na przykład Nina. Gdzie jest Nina? Nina, co robisz? Nina karmi, Nina leczy. Leczysz pożeracz? Wow, no dobra, okej. Okay. Jednak konsumujesz posiłek, spoko, a dalej? Siejesz obszar, nie siej obszaru. Dobra. Tylko proszę cię o to, żebyś zbierała. Tak jest. W sumie tak naprawdę to akurat ten obszar w środku, ten. Dokładnie te cztery pola możecie siać, bo to jest... To jest takie całoroczne nasze pole, nie? Które możemy uprawiać. Dobra, ta kukurydza ładnie się zbiera. O to chodzi. Właśnie bardzo ładnie agroboty działają. Nina, nie wiem znowu gdzie zniknę. O, jest, dojechała. No Nina z tą ręką jest super. Dobra, git. Leży tutaj trochę kukurydzy. Trochę żarcia mamy. Możemy jeszcze wychodzić, więc szybko faunę. Upolujemy sobie wszystko co mamy. Nagromadźmy sobie znowu tego żarcia dużo. Jak tam magazynek? Magazynek jest git, ponieważ tu się jeszcze nie składuje. Śmieci też są w miarę okej, jeszcze ogarniane. No tylko to składowisko na dole. Jak przyjdzie ta karawana handlowa, to mam nadzieję, że dużo tych rzeczy sprzedamy. Głównie chyba skóry, bo to tak no słabo. No rekrut! Siema! Witaj, przyjacielu w kolonii. Naszym strzelcem jesteś. Strzelcem naszym będziesz. Wielka wiara. W ludziach jest. Dobra, treser jakiś tam może być, myśliwy git, górnik może. Ostatecznie nigdy git. Nawet tak ci zrobię. I ponieważ nie mam dla ciebie żadnego karabinu. Jak bardzo dobrze strzelasz? Powiedz mi stary, jak dobrze strzelasz? Stara, powiedz mi babo, jak dobrze strzelasz? Szybkość, wytrzymałość, 9 na tym. Słuchaj, dam ci snajperkę.
Dam ci wspaniałą snajperkę. Będziesz naszym trzecim snajperem. Mam nadzieję, że docenisz. A, i ogólnie ubranie dla ciebie, harmonogram, przydział. Żadna szlachta. Ogólny. Ogólny i od razu, tak, dam ci od razu też zbroję. Hełm zwiadowcy. I chciałbym, żeby Szymon dzierżył ty hełm samuraja. Chciałbym, żeby moi jednak koleniści tutaj walczący wręcz też takie hełmy mieli. Bo to fajnie wygląda. I faktycznie taki samuraj, wiesz. I super. Okej. Okay. Jo, rogi ma! Git, dobra, jeden hełm mamy na plusie. Nina, to jest twój hełm w takim razie, rozumiem. No tak, no. O, ładnie przełożył. No dobra, 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 dobra. Wszystko działa. Działa jak natura chciała. Oby. Dobrą rzeźbę stoimy sobie tu. Indyczki tam jeszcze kroimy, mięsko kroimy bardzo dobrze. Składujemy to mięso, widzę też dodatkowo w drugiej z tej chłodni, no dobra. Jest to... dobra informacja tak naprawdę. Mistrzowski pas aktywnej osłony. Czy my te pasy tu robimy w końcu, czy nie? Pas aktywnej osłony, no tak. Tu jest mistrzowski, tak? No tak. I to jest pas Gai, tak? No tak. No to jedziemy kolejne, tak? No tak, a co potrzeba do pasu? W sumie nie wiem, zobaczmy. Pas aktywny słony. Komponent super stal stal. No to kurde, super stal, ała. Znowu ała, mamy tysiąc, mamy bardzo dużo uranu, znowu brakuje nam super stali. Kto to widział? Kto to robił? Kto to wymyślił? Komu to potrzebne? Co tu się podnosi w ogóle? Nie wiem, Sali coś kliknął. Sali, co kliknąłeś? Nie śpi. Musisz spać? Dobra, musisz spać. Północ. Okej, okay, to sorry, śpi. To śpi, przepraszam. Sorry. Jeszcze jeden atomizer będzie trzeba zbudować, co? Tak myślę. Bo te worki się gromadzą. Niebezpiecznie. No dobra. Na... To tam ma? Cisza PSI. Ta broń obniża podatność przydatną PSI o 15% dzięki temu... fajne. Czytacz PSI. Uran. Zbrojki. I złoto. I większa wartość ogólnie tego jest. Patrz. Weźmiemy to. Jest ona śledzona przez wrogie posiłki. Jeśli zrobisz twoje wrogie strefę, która będzie ci przeszkadzać, jest tam wrogi obszar postoju ustrzeżony przez 5 nadatczyków, którzy będą przeprowadzić naloty na siebie, co właśnie 5 dni. Można być nieznane zagrożenie. Ta strefa postoju dopóki nie zniszczy. No dobra, git. W takim razie szybki wypad na bazę wroga. Eskorta, go. Jest ten, daleko? Kurna, pod nosem. Jeszcze dzisiaj tam dojdziemy, ale to w kolejnym odcinku. Także na razie wam dziękuję za oglądanie. Ja przygotowuję wypad i widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem to tyle. Na razie. No i cześć.